i bierze nogi za pas. Gwizdę pocisk armatni, wszyscy rzucają się na ziemię. Po wybuchu wstajemy i idziemy dalej, ale na środku ulicy leży w kałuży krwi czapka niemieckiej piechoty i zupełnie pokrzywiona rosyjska szabla. Po dwóch dniach pełnienia warty w gmachu GPU zostajemy zmienieni po to, by nas wysłać do koszar piechoty, a porta zostaje mianowany starszym — Niemożliwe — wołał unteroficer Franz Krupka, wskazując ręka w porty. — Ty starszym unteroficerem? To, mój stary, jest droga do stopnia marszałka, ale nowe galony trzeba oblać. — Niczego bardziej nie pragnę — odpowiada kwaśno porta. — Ale czy możesz mi powiedzieć, czym? — Tu jest tylko radziecki śnieg. Obaj kumple znają się od lat, byli w tej samej klasie i mieszkali na tym samym przedmieściu Berlina. Krupka ocenił portę spojrzeniem i roztarł swój odmrożony, ale wyleczony nos. Dawniej nie był śliczniutki, ale teraz jest okropny. — Posłuchaj, wiem, gdzie znaleźć, co trzeba, by ochrzcić twe naszywki, ale jeśli się wygadasz, to krewa. Porta podniósł trzy palce. — Wypluj to, krowo, przysięgam. No więc ta świnia wilkę ma cztery skrzynki krymskiej wódki, które zwinął w kantynie. Wielki Boże, z tym można wygrać wojnę. Lecę do niego. Zobaczmy, kogo się zaprosi, dodał, siadając spokojnie na niewybuchu pocisku czterysta dwadzieścia mm. W zamyśleniu zaczął ssać ogryzek ołówka. Najpierw mnie i oczywiście ciebie, to normalne. Następnie Starego i y Gregora, małego obowiązkowo, choć gdy się napije, zaczyna się zachowywać jak Turek w straczu. Hajdego wolałby mnie, on psuje wygląd stołu, ale nie ma sposobu, by go wykluczyć. Trzeba mu będzie wlać piwa do wódki i w pięć minut uwolnimy się od niego. A dalej Sfena i Legionistę. Nikogo więcej. Hej, i to mi przypomina, że ten pół półfrancus jest mi winien paczkę papierosów opiumowych. Jest tak goły, że pierdzi pleśnią. Z dłużnikami tego typu nic się nie da zrobić. Jak widzisz w drużynach frontowych brak księgowych, możesz być pewien, że gdyż Żydzi zaczną się bić, zaraz taki się pojawi. Prawdę mówisz. Niedalej jak wczoraj byłem w siódmej kompanii, by zainkasować trzy paczki narkotyzowanych papierosów, był mi je winien Feldwebel Piński, ta świnia i uwierzysz na co sobie pozwolił? dał się rozstrzelać, nie oddawszym ich. Ma mnie teraz w dupie leżąc w rowie. Próbowałem oczywiście, by mi zapłaciła jego drużyna, ale kazali mi się wypchać moją należnością. Teraz nic już nie pożyczam nawet na sto procent. A naprawdę są ludzie, którzy tyle płacą? Zapytał z wielkim zainteresowaniem porta. Nic mi o tym nie wiadomo, ale to byłoby uczciwe, biorąc pod uwagę ponoszone ryzyko. Pomyśl tylko. Miałem długu pewnego oficera, dziedzica spiechoty. Już to samo powinno było dać mi do zastanowienia, ale pięknym panom się ufa, gwizdać na nich. Ten wygalonowany rzucił się na czołg te trzydzieści cztery, by dostać krzyż żelazny. I co powiesz o takim kutasie? Oczywiście czołg go rozjechał, dostałem nauczkę. Dla ludzi interesu czasy są ciężkie. Jęknął porta. No to lecę. Dziś wieczorem o ósmej sala dwadzieścia trzy. Śpiewając na całe gardło, poszedł ulicą i stanął na baczność przed jakimś majorem, nie przestając myśleć o wódce. Idąc dalej, zasalutował całkiem przepisowo drzewu, na którego gałęzi kołysał się jakiś i w końcu złapał wilkego, pochłoniętego gotowaniem zupy. Powiedz no wilkę, znasz ostatnie wiadomości? Spytał Porta, wyciągając papierośnicę z masywnego złota, spadek po pewnym zabitym na froncie generale. Och, daj spokój nowinom, imbecylu. Wiadomości mam aż pogardło. Wolę myśleć o hotelu, który zbuduje sobie po wojnie. Hotelu? Chyba śnisz właśnie rzuciłem okiem na ściśle tajną wiadomość bijcie się do ostatniego żołnierza i ostatniego naboju taki jest rozkaz firera będziesz wytężał wszystkie siły w kopalni ołowiu na kołymie, myśląc o hotelu chichotał porta pożerając pochwyconą zręcznie kiełbasę wilkę bądźmy poważni co byś powiedział na dyskretną ucieczkę samolotem bzdury warknął parzygnat ależ pomysł posłuchaj Rzekł porta zniżając głos. Wczoraj byłem u naczelnego dowódcy i podano mi interesującą wiadomość my, starsi unteroficerowie, mamy wszędzie znajomych. Wolę ci to opowiedzieć. Najpierw nie zwracałem większej uwagi, a potem pomyślałem o przyjaciołach kuchcikach, to dotyczyło ich wszystkich w Stalingradzie. Co ty mi tu opowiadasz? Jeśli nie chcesz, możesz mi nie wierzyć. Był to rozkaz głównej intendentury, by mianować kucharza o najwyższych kwalifikacjach, aby szkolił innych w kucharskiej szkole wojskowej w Szczecinie. Porta spojrzał zezem na Wilkiego, którego zainteresowanie zaczęło rosnąć. — Natychmiast pomyślałem o tobie. Sam rozumiesz, jesteśmy starymi kumplami. Pamiętasz ten dzień, kiedy cię uchroniłem jak prawdziwy przyjaciel, gdy miałem skontrolować racje osobiste w Paderborn, i gdy odkryłem, że wynoszą połowę przepisanej wagi? Gdybym wykonał mój obowiązek, to by dla ciebie oznaczało torgał, gdzie by cię udusił, przyjaciel Gustaw? Ach, nie przypominaj im tego, czy nie kazałeś mi za to zapłacić? — Prawdziwy lichwiarz i szantażysta, oto kim jesteś. — Dobra, dobra, na tym padole płaci się za wszystko. Ale wracając do naszej sprawy, co byś powiedział, żeby dać nogę, by zostać profesorem w Szczecinie? Unteroficir otarł czoło dłonią i nieufnie spojrzał na Portę. Porta wielokrotnie go wykołował, ale biorąc wszystko pod uwagę, być może stanął wobec życiowej szansy. — Powiedz, no zaczął ostrożnie. Wiesz, że jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. Ta sprawa ze szkołą kucharską, o której opowiadasz, to prawda? Ogromnie żałuję, że nie jestem parzygnatem, oświadczył uroczyście porta, natychmiast otwierając papierośnicę zmarłego generała. Gdy zobaczyłem żądanie głównej intendentury, skierowane do szóstej armii, natychmiast pomyślałem o tobie. I szepnąłem słówko mojemu przyjacielowi, który o wszystkim decyduje w dziale personalnym, starszemu unteroficerowi, takiemu jak ja, dodał dumnie. Zdarzyła ci się życiowa okazja. Gratis? Spytał nadal nieufny kuchmistrz. Mój stary, co na tym świecie jest gratisowe? Mój przyjaciel z działu personalnego żąda kartonu, wódki i to wszystko. Ale ja, jako twój przyjaciel, nie żądam nic. Taki już jestem. Kucharz zamyślił się głęboko. Już słyszał warkot silnika transportowego U-52. Trzeba tylko dobrze się porozumieć kontynuował porta siadając na ciepłej pokrywie kotła. To ściśle tajne, nie? Jeśli miał miałkniesz jedno słowo, jestem ugotowany. Morale jest niskie, nawet bardzo niskie i nagle Adolf zdał sobie sprawę, że kucharze są podczas wojny bardzo ważni. Teraz szuka się wykwalifikowanych kuchmistrzów, by wytresować tych z SS, którzy są osłami. — No to czemu nie szukają ich po prostu w Szczecinie? — odpalił jak najbardziej rozsądnie i sceptycznie gruby wilkę. — Tam wiedzą wszystko o kucharzeniu. — Posłuchaj, mam robotę i brak mi czasu do stracenia. Po prostu chciałem zrobić ci przysługę, jeśli nie jesteś zainteresowany, to powiedz to wprost, wtedy przekażę tę poufną informację kucharzowi z siedemdziesiątego szóstego. Zapłaci drożej niż ty. Zapłacić. Przecież powiedziałeś, że to przyjacielska przysługa w ramach rewanżu. Co do mnie tak, ale co do mego kumpla, to możesz sobie wsadzić twój rewanż w dupę, aż znów wyjdzie, kiedy pierdniesz. A wiesz, co jeszcze mi powiedział? Z powodu strat, jakieśmy tu ponieśli, wszyscy kalecy zostaną wysłani na pierwszą linię. Nadchodzą przeraźliwe czasy tutaj w kotle. Na twoim miejscu wolałbym grzać sobie tyłek w U-52. Gruby kucharz przesunął dłonią po łysej czaszce. Mówiono, że utracił włosy, rozmyślając, jak zmniejszyć rację, bo wszyscy wiedzieli, że jest największym złodziejem w promieniu dwudziestu kilometrów. — Powiem ci wszystko — kontynuował bezlitośnie Porta. — Wszyscy kucharze kompanini mają zostać przeniesieni do linii, a kompanie same zajmą się kucharzeniem. Ale dla ciebie to zapewne będzie gorzej, bo jako unteroficir zostaniesz mianowany dowódcą drużyny karabinów maszynowych. — Dobra, teraz mi się spieszy, Herbert. Obowiązek mnie wzywa. Jak widzisz, zostałem mianowany starszym unteroficirem, to wymaga nowych usług dla Wielkiej Rzeszy. Tak czy nie, Szczecin cię interesuje? Oczywiście, to mnie interesuje, jeśli nie byłbym kretynem. Wobec tego zaraz o tym powiem memu kumplowi. Ale pomyśl o skrzynce wódki, posłuchaj Herbert. Trzeba rozumieć, jak się rzeczy mają, rzekł porta, widząc, jak twarz kucharza nabiera szkarłatnej barwy. A skąd ty wiesz, że mam wódkę? Oszust bandyta, nie podniecaj się tak. Jest wielu ludzi, którzy gryzą sobie palce za to, że mnie obrazili, ale ja nie mam ci za złe. Wybacz, że ci przeszkodziłem i do widzenia. Podniósł swe długie ciało i poszedł spacerkiem w stronę koszar. Kulka gwiżżąc nadleciała. Przeznaczona dla mnie czy dla ciebie? podśpiewywał porta, nie zwalniając kroku, lecz usłyszał, że ktoś za nim goni. Zaczekaj chwilkę! zawołał wilkę. Chyba znasz się na żartach. Dosyć gadania, odpowiedz krótko i po wojskowemu. Jesteś zainteresowany czy nie? Ależ oczywiście, odparł z wściekłością unteroficir, chodź, dam ci wódkę. W pięć minut wilkę wyciągnął karton ukryty pod plandeką. Liczba butelek zgadzała się, a rozemocjonowany kucharz podał porcie jeszcze jedną dodatkową, a reszta zapasów jest twoja w chwili, gdy moja dupa znajdzie się w samolocie. Uścisk kucharza skrzynka bezpiecznie spoczywa na ramieniu porty a dwie butelki uśmiechają się z jego kieszeni w trzeciej kompanii franc krupka nie chciał wierzyć własnym oczom przecież nie groziłeś mu pistoletem maszynowym od dwóch miesięcy próbowałem położyć łapę na tej wódce idiota czy aby włamać się do banku bierze się rewolwer wojna psychologiczna kolego to sprawa oleju w czaszce Wieczorem porta przybył do nas ubrany we frak i białą krawatkę barona rumuńskiego z monoklem w oku był to wspaniały ochlaj. Krupka wpadł pod stół pierwszy, następny był Gregor. Mały stojąc na tym samym stole upierał się, że nam pokaże swe talenty ratownika i w tym celu zdjął nawet buty piechura. Krzyczcie o ratunek powiedział, a ja przybędę lotem szybowca skacząc z wysokości mostu, by was ocalić. Ratunku! To było wycie. Przybywam, koledzy! Skoczył i wylądował z hukiem wybuchającej pięciotonowej ciężarówki. Czemu nie powiedzieliście mi, że woda jest zawarznięta? Nie jestem lodołamaczem? Stary uniósł siekierę nad głową Hajdego, który zaskomlał z przerażenia. Porta rozłożony na stole trzymając się za boki wspominał dobry kawał, który zrobił Wilkemu i próbował opróżnić lufę karabinową napełnioną mieszanką oleju, prochu, wódki i jeszcze czegoś znalezionego w kuchni i wziął sobie za punkt honoru, by nie zwymiotować tej okropnej mikstury. Legionista tytułuje go unteroficjerem z Bożej Łaski, a porta pochlipuje z rozczulenia. — Jesteś moim przyjacielem, prawdziwym przyjacielem — mruczy pijany w trupa Hajde, całując stołową nogę. Stary chce wyjść, potrzebuje świeżego powietrza i gdy tylko znalazł się na dworze, pomyślał, że jest w niebie. Natomiast legionista zażądał od generała znajdującego się w piecu, by natychmiast wysłał go do Sidi Bel i padł na kolana, by modlić się do Allaha. Tylko Kotporty nie jest pijany i siedzi na tyłku, przyglądając się nam wszystkim z najwyższą pogardą. Obergruppen Firer Heydrich wszedł do Himmlera, który gestem pokazał mu krzesło stojące przed nim. Obergruppen, Führerze, zaczął bez wstępów Himmler, mówi się, że masz teczki wszystkich członków partii SS i armii. Mówi się też, że określasz te teczki jako materiał wybuchowy. Czy tak jest? — Bezwzględnie tak, Reichsführerze. Jako odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest moim obowiązkiem wiedzieć wszystko o wszystkich. — Interesujące — oświadczył Himmler z lodowatym uśmiechem. — Czy przypadkiem masz także wśród swych materiałów wybuchowych teczkę dotyczącą mnie? — To możliwe, Reichsführerze. Ale nie miałem czasu by osobiście przejrzeć każdą teczkę. Robię to tylko gdy trzeba tak zrobić. To zresztą mój odpowiednik w Moskwie naprowadził mnie na ten pomysł. Wspaniały pomysł, zgodził się Himmler kwaśnym tonem. Dobrze, ale dajmy temu spokój. Co nowego w Watykanie, Obergruppenführerze? Reichsführer jest z pewnością lepiej poinformowany na ten temat niż ja. — odpowiedział Heydrich z miłym uśmiechem. — Co chcesz przez to powiedzieć? Nie rozumiem. — Czy generał Boczini, szef włoskiej policji we własnej osobie, nie jest jednym z bliskich przyjaciół Reichsfuhrera? — Jesteś jak zwykle dobrze poinformowany — mruknął ze złością Himmler, który wcale sobie nie życzyłby jego kontakt z generałem Boczynim stał się oficjalnie wiadomy — Trzy tygodnie temu Reichsführer wysłał generałowi Bociniemu kawał starego drewna. Himmler wyprostował się ze złością, a jego wargi zacisnęły się jeszcze bardziej. Posuwasz się za daleko, Obergruppenführer? To stare drewno było kawałkiem dębu Wotana. Moi eksperci długo go szukali i wysłałem kawałek świętego dębu generałowi Bociniemu na znak naszej przyjaźni. Rozumiem bardzo dobrze, Reichsführerze... Ale na nieszczęście jego ekscelencja wsadziła święty Dom do swego kominka w Rzymie, rzekł z uśmiechem Heydrich. Mówiono mi, że szewy włoskiej policji sądził, że ze strony rajsfirera jest to dobry żart. Wkrótce otrzymasz kawałek łóżka Romulusa jako prezent od jego ekscelencji. Himmler pobladł, a jego dłonie zacisnęły się z wściekłości. Ta włoska świnia! Warknął. dom Wotana jako polano w kominku. Upadł ciężko na fotel. Obergruppenführer, masz teczkę o tej włoskiej świni? Mam je o wszystkich. Dobrze, Heydrich, załatw, by te informacje otrzymał bezpośrednio ducze, szczególnie by nie podejrzewano, że to wyszło od nas. Zrozumiałem w zupełności. odparł Heydrich z niebezpiecznym uśmiechem. Rozdział piąty. Młody Oberleutnant. Porta i ja obsługiwaliśmy karabin maszynowy. Przez dwa dni mieliśmy mniej więcej spokój. Nawet snajperzy pracowali tylko rankiem i wszyscy pragnęli tylko jednego aby to trwało. Zastanawiam się, co tam Iwan smaży na wolnym ogniu, mruknął stary, rzucając się na ziemię koło nas. Tam coś dziwnie trzeszczy. Ile mamy nabojów? Pięć tysięcy, nie licząc smugowych, wystarczy na zniszczenie całego pułku. Pod warunkiem, że wkrótce nas stąd wyciągną, odparł Stary, nieufnie spoglądając na linie nieprzyjacielskie. A kto mówi, że po nas przyjdą? Zauważył porta. Tylko my mamy na to nadzieję i nikt więcej. Widzisz, absolutnie nie wierzę bardziej, że tamci będą mieli zamiar po nas przejść, jeśli tego nie zrobili już dawno. Czy nie zauważyliście, że przybywa coraz mniej samolotów transportowych? Chyba zwariowałeś, krzyknął Gregor. Pozwolić na okrążenie całej armii? Przecież Niemcy nie mogą sobie na to pozwolić. Milion ludzi to przecież coś, Adolf byłby obłąkany. A kto mówi, że nie jest? Odparł obojętnie porta. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że teraz jest nas ledwie paręset tysięcy, a większość żołnierzy nie jest nic warta? Adolf to dobrze rozumie. Szósta Armia nie jest już warta złamanego szelonga, a Paulus zawsze był defetystą. Robiąc z tego prezent Iwanowi niewiele się ryzykuje. Ja to już dawno zrozumiałem. Tu w Stalingradzie zrobiono z nas wszystkich bohaterów wagnerowskich i za pięćdziesiąt lat to będzie bardzo ładnie wyglądało w podręcznikach historii. Cała Armia poświęcająca się za Führera. Wyobrażacie sobie? Książki, oczywiście ze złoconymi brzegami, z obrazkami, nie każda głowa państwa może to o sobie powiedzieć. Zamknij się, szepnął stary, wyglądając przez skarpę okopu. U Iwana coś się dzieje. To zmiana, powiedział spokojnie Porta. Nic dobrego, mruknął stary, mój nos nigdy się nie myli. Iwan przygotowuje jakieś świństwo. Zaniepokojony zapalił papierosa opiumowego i wciągnął do płuc wielki haust dymu. Nie robi się tyle zamieszania przy zmianie. Gregor, idź do dowódcy kompanii, trzeba go powiadomić. Spokojnie, odezwał się porta. Zaczekaj trochę, jest prawie dziesiąta trzydzieści. Iwan nigdy nie przychodzi tak wcześnie. Dokładnie o trzynastej Ziemia zadrżała od ognia przynajmniej tysiąca baterii rozmieszczonych za liniami rosyjskimi. Tym razem to wygląda poważnie, zawołał Gregor w panice skacząc do bunkra. Porta i ja zostaliśmy w okopie z karabinem maszynowym, jest tam równie bezpiecznie jak w bunkrze, ale trzeba panować nad nerwami i nie dać się poddać gorączce okopowej, tej dziwnej psychozie, która kosztowała życie wielu żołnierzy. Porta uśmiechnął się, by mnie uspokoić. Kot przytula się do niego, zna się na atakach i boi się ich tak samo jak my. Pierwszy wielki granat z chałbicy upadł przed okopem, zasypując nas ziemią i stalą. Powietrze zabrzmiało jak dzwon. Następna salwa była już w drodze. Dowódca kompanii chwycił telefon i zaczął mówić łamiącym się głosem: tu, Hauptmann Szwan, piąta kompania. Zapora ogniowa na naszej pozycji. Pociski z pięćdziesiątek dwójek padają przed moim bunkrem. Przewiduję wielkie natarcie i proszę o wsparcie artyleryjskie. Oberst Hinka odpowiedział ze swym zwykłym spokojem. To lekka przesada, mój drogi Szwan. Nie trać głowy z powodu odrobiny ostrzału artyleryjskiego. Jeśli się pogorszy, przyślę Wam baterie dział samobieżnych. Szwan cisnął słuchawkę z przekleństwem, chwycił rewolwer, wsadził za cholewę nóż okopowy i pobiegł wzdłuż linii telefonicznej. W bunkrach ludzie czekali. Kiedy tamci przyjdą. Nikt nic nie mówi. Wszyscy wyglądają przez strzelnicę, trzymając broń w gotowości. Czekać czekać to jest najokropniejsze pod ostrzałem nas zniszczenie i potrafi złamać najsilniejszych mały gra na harmonijce jak zawsze w takich chwilach wielką stopą wybija rytm ale nikt nie słyszy jego grania stary opiera się o mur nerwowo paląc swą starą fajkę z przykrywką legionista gryzie zapałkę Wybuch, od którego pękają bębenki. Cały bunkier się trzęsie. To celne trafienie. Koledzy waliują i biją głowami o mur. Nagle ostrzał milknie. W jednej chwili. A tym razem to cisza staje się nie do wytrzymania. Jest prawie bolesna. Stary skacze na nogi, chwyta granaty ręczne i swój pistolet maszynowy, rozpychając tych, którzy stoją jeszcze osłupiali od tego straszliwego ostrzału. Druga drużyna za mną! W mgnieniu oka już leżymy w okopie, który nim nie jest, a przypomina pejzaż księżycowy. Przeorana ziemia to tylko kratery. Są. Nadchodzą zwartymi falami, z wielkimi bagnetami trzymanymi poziomo przed sobą. Mur radzieckich żołnierzy wrzeszczących za stalową broną. Dla nas siedzących w zniszczonym okopie to wizja piekła. Rozlega się gwizdek kapitana Szwana. Wszystkie karabiny maszynowe trzeszczą równocześnie. Sybiracy padają jak szeregi kręgli, ale następni bez litości przechodzą po poszarpanych ciałach skręcających się na śniegu. rzucają trupy na druty kolczaste, używają ich jako kładek. Odór siarki ogarnia wszystko i pali płuca. Maski! Maski! Porta strzela z karabinu maszynowego z regularnością mechanizmu, przesuwa serię z lewa na prawo, z prawa na lewo na wysokości i brzuchów, leci na nas, obracając się granat ręczny. Chwytam go w powietrzu i odrzucam przed siebie. Ale karabin maszynowy ma trudności. Nabój więźnie w zamku. Porta cofa zamek, wyrywa nabój bagnetem, bo specjalne narzędzia dawno temu zostały sprzedane, jak wszystko inne. Cekałem wznawia ogień i nawet nie zauważam, że lufę ma rozpaloną. Uwaga, porta, zostało tylko 1500 strzałów. Kładziemy przed nami stos granatów, ale sybiracy już wdarli się do okopu, który oczyszczają nadchodząc z prawej. Porta każe mi wziąć trójnuk na ramię, a to wcale nie zabawne trzymać głowę poniżej lufy karabinu maszynowego. Wsuwam się pod trójnuk i biegnę wzdłuż okopu, podczas gdy Porta kosi wszystko, co się przed nami pokazuje. Jeszcze raz broń się zacina. Rzucam ją na ziemię i wsuwam bagnet do lufy. Mam rosyjski karabin do walki wręcz, o wiele lepszy od naszych przestarzałych małzerów wzór 98. Porta macha łopatką piechoty i ścina uderzeniem w kark Rosjanina, który wyrasta przed nami. Mały bije się jak dzika bestia, chwyta dwóch Sybiraków za szyję i zderza ich głowami tak długo, aż te pękają. To rzeź nie do opisania. Wszędzie krew, jęki, szaleńcze wrzaski, płacze, cały obłęd walki wręcz w zniszczonym okopie. Po paru godzinach atak słabnie. Czemu? Nikt nie potrafi powiedzieć. Sybiracy cofają się do swoich linii. Wraca do nas spokój, ale ziemia niczyja jeszcze dymi i rozbrzmiewa rozdzierającymi wezwaniami o pomoc. Zrywamy maski, łykamy śnieg, by uśmierzyć palące nas straszliwe pragnienie i rzucamy się skrajnie wyczerpani na dno okopu, który nie zasługuje na tę nazwę, między trupy umierających, wrzeszczących, rannych leżą wszędzie, ale co nas to obchodzi? Na wojnie myśli się tylko o sobie. Porta podaje mi manierkę i dwa narkotyzowane papierosy. Bogu niech będą dzięki, że je mamy, inaczej nikt by nie wytrzymał. Pojawia się Gregor i legionista skąpany we krwi. — Kto cię tak poderżnął? — pyta Porta. — Kąpałeś się u rzeźnika? — To był jakiś kapitan, który się na mnie nadział. Co za gówno! Nasza drużyna jest cała, ale hauptmann szwan znikł. W kilka godzin później zostaje znaleziony w jakiejś dziurze z rozdartym brzuchem i poszarpanymi wnętrznościami. Okropność! Jest także kumpel porty, unteroficir Franc Krupka z głową rozwaloną ciosem łopatki trzeba wszystkich pochować. Rosjan i Niemców pomieszanych bezładnie, a na zasypanym grobie stawia się karabiny z hełmami zawieszonymi na lufach. Pułk zostaje zmieniony w celu reorganizacji. Sama nasza kompania straciła sześćdziesięciu ośmiu ludzi, ale mijając kuchnię polową widzimy nowego kucharza, na którego porta patrzy ze zdumieniem. Hej kolego, gdzie się podział unteroficer Wilke? Dziś rano odleciał samolotem wraz z generałem Hube. Porcie wypada z ust jego opiumowy papieros. Przecież to niemożliwe. Jest tak, jak ci powiedziałem. Nie nazywasz się przypadkiem Józef Porta. Mam dla ciebie paczkę i pozdrowienia od Wilkiego. Powiedział, że jesteś najlepszym kumplem na świecie. Po raz pierwszy w życiu widzę Portę z rozdziawionymi ustami. Wracamy do naszego miejsca zakwaterowania, by spróbować zasnąć, ale Portę tak zdumiała wiadomość, że wrócił do kuchni polowej dla czystego sumienia, a przede wszystkim by poszukać prezentu od tego, który stanowczo uwierzył, że Porta uratował mu życie. Nowy kuchmistrz wiedział niewiele, zdaje się, że wilkę poszedł na lotnisko w Gumrak na podstawie rozkazu pułkowego, a Porta wrócił do koszar kręcąc głową, ale scenną skrzynką wódki na ramieniu. Po drodze natknął się na bardzo młodego oberlejtnanta przybyłego do naszego piekła z kilkoma rezerwistami. Przez chwilę obaj spoglądali na siebie we wrogiej ciszy. Oberleutnant wyraźnie oczekiwał jakiejś reakcji od młodszego stopniem, a w niebieskich oczach porty widać było tylko pobłażanie. Hej, tam starszy unteroficir, nie znacie rozkazów Firera? Porta się wyprostował. Zawiadamiam herr oberleutnanta, że nasz dowódca kompanii nie wydał nam żadnych rozkazów od chwili, gdy Iwan obił nam mordę wczoraj wieczorem. Zwariowaliście, unteroficir? Obrażacie Firera. Porta stuknął obcasami i dwukrotnie zasalutował. Herr Oberleutnant pozwoli mi powiedzieć, że nie umiałbym nikogo obrazić. Uważałem, że Herr Oberleutnant mówi o moim dowódcy kompanii, to on wydaje mi rozkazy i nikt inny. Młodego Oberleutnanta zatkało. Jaka jest wasza funkcja w kompanii, unterofficier? Wszystkiego po trochę. W tej chwili jestem dowódcą trzeciej drużyny. Niech Bóg chroni Niemcy, co za wariat mianował was dowódcą drużyny. Herr Oberleutnant, nie zrobiło mi to żadnej przyjemności, ale rozkaz to rozkaz. Poza tym mówi się, że potrzeba więcej mózgu, by zostać starszym unteroficirem niż marszałkiem, a na podstawie doświadczeń wojennych uważam, że to prawda. My, podoficerowie, jesteśmy kręgosłupem armii, a oficerowie to tylko dodatek bezczelna świnia zawył oberleutnant nasz firer adolf Hitler powiedział stań na baczność gdy mówię o firerze herr oberleutnant proszę o pozwolenie zauważenia że stosuję się do regulaminu najlepiej jak potrafię Nowo przybyły wpadł w taką wściekłość, że nawet nie słuchał porty, lecz poszukiwał w swej pamięci tego, co mówił i powtarzał członkom Hitler Jugend w czasie musztry. Żołnierzu, krew powinna wrzeć ci w żyłach z dumy. To obowiązek każdego obywatela niemieckiego, mężczyzny i kobiety. Rozumiesz, świnio jedna? Ale poczekaj tylko. To ja obejmę dowództwo waszej kompanii i oczyszczę te stajnie augiasza. Wymagam porządku i dyscypliny. Każdy człowiek musi zostać zahartowany jak stal krupa, a teraz znikajcie mi z oczu! Młody Oberleutnant odszedł, przeżuwając smak swej zemsty, ale okazało się, że był to dla niego feralny dzień. Ze szarpanymi nerwami znalazł się na swe nieszczęście na drodze małego, który niósł wiadra wody do kuchni polowej i gdy się zderzyli wstrząs rozchlapał wodę na błyszczące buty Oberleutnanta. Mały tego nie zauważył i zamierzał iść dalej swą drogą, gdy usłyszał za sobą grzmiący głos: Ej, dzikusie, nie salutujecie oficerowi. Jeszcze jeden przysłany z tyłu, w który wyobraża sobie, że wojnę wygrywa się salutując, powiedział sobie pełen litości olbrzym, ale w końcu mnie to nie dotyczy, aby przeżyć, jak mawia porta, trzeba usprawiedliwiać wszystkie ich głupoty. I podążył swą drogą do kuchni. To do ciebie mówię gorylu z wiadrami ryknął trzęsący się ze złości oberleutnant gdzie ja tu jestem herr oberleutnant zatrąbił mały jest pan w dwudziestym siódmym pułku piątej kompanii w Stalingradzie i tu nie salutuje się oficerom wielkich niemiec spytał fioletowiejąc oberleutnant wasz stopień o rangutanie starszy szeregowiec kreutzfeldt odpowiedział regulaminowo olbrzym ale